Wczoraj wspominaliśmy niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny. Dziś chciałbym postawić Maryję jako człowieka Adwentu, jako kobietę, która może być przewodniczką na drodze Adwentu. Maryja rzeczywiście jest kobietą, jest niewiastą Adwentu, niewiastą oczekiwania na przyjście Pana. Jak rzadko która kobieta, właśnie Maryja, bardzo wiernie, cierpliwie, pokornie służyła Panu, słuchając Jego słowa, żyjąc Ewangelią, słuchając woli Bożej, czy poznając wolę Bożą z Jego słowa, ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego, z Biblii. W ten sposób ucząc się, jak rozpoznawać głos Boga, jak rozpoznawać wolę Bożą w swoim życiu. Więc jeśli chcemy, aby ten Adwent, ten czas Adwentu był jak najbardziej dla nas owocny, musimy od Maryi nauczyć się słuchania Słowa Bożego, słuchania woli Bożej, wyczulenia na Boży głos, uczenia się niejako dźwięku, gramatyki, tego, co Bóg mówi do ludzkości. Bo dopiero wtedy, kiedy wyuczymy się właśnie języka, jakim Bóg komunikuje się z ludzkością, jak nauczymy się rozpoznawać Boży głos w naszym życiu, wtedy będziemy mogli nasze życie dostosować do Jego woli. A przez to będziemy mogli, tak jak Maryja, odpowiedzieć fiat Bogu na Jego plany, na Jego wolę i przez to nasze życie stanie się równie płodne, jak życie Maryi. Nie bądźmy ludźmi zasłuchanymi tylko w swój głos. Nie bądźmy ludźmi, którzy słuchają tylko tego, co mówią inni, co mówi świat, krzycząc do nas wokoło. Coraz więcej w supermarketach świątecznych ozdób, propozycji na prezenty, już z głośników w centrach handlowych słyszymy kolędy. Ale to wszystko może nam zagłuszyć głos Boga, który jest bardzo delikatny, jak szmer delikatnego powiewu wiatru. Tak go rozpoznał Eliasz na Świętej Górze Choreb, jako szum wiejącego wiatru, delikatny powiew. Więc trzeba być delikatnym jak Maryja, żeby usłyszeć głos Boga. Więc może lepiej zostawić na razie supermarkety, centra handlowe, wyłączyć w tym czasie Adwentu odbiorniki telewizyjne czy radiowe, zostawić też komputer, komórkę, na jakąś chwilę poszukać w swoim życiu przestrzeni, takiego czasu, kiedy mogę być z Bogiem sam na sam. Wiele obrazów przedstawiających Maryję w chwili zwiastowania Pańskiego przedstawia Maryję, jak ona czyta psalterz, jak ona się modli Pismem Świętym, psalmami. Może warto właśnie w tym czasie, 9 grudnia, wziąć z Maryi przykład i zacząć karmić się Słowem Boga tak, jak ona to czyniła, otwierając Biblię każdego dnia i modląc się Słowem, które do nas kieruje Bóg.